stwierdzeniem jest to projekt zarządu. Szanowni Państwo, tak jak na którejś z ostatnich sesji Państwu już mówiłem, w zeszłym roku zapadły ustalenia na konwencie przewodniczących dzielnic z udziałem przewodniczącego Rady Miasta Krakowa i skarbnika miasta. W świetle tych ustaleń dzielnice zobowiązały się do zachowania tych proporcji między zadaniami o charakterze inwestycyjnym a wydatkami bieżącymi. 35% wydatki inwestycyjne, 65% jest możliwość, aby dzielnica przeznaczała na wydatki bieżące. Nasza dzielnica, u nas te proporcje zostały zachowane w taki bardzo dobry sposób, nawet więcej. Mamy bardzo znaczącą nadwyżkę tych środków o charakterze inwestycyjnym. Natomiast konieczności zachowania tych proporcji tak naprawdę na skutek działań władz miasta praktycznie nie mamy do dzisiaj środków na zadaniu powierzone prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia. Jest tam bardzo długa lista naszych zadań, gdzie remonty faktycznie są niezbędne. W związku z tym zachodzi potrzeba przesunięcia tych środków z paragrafu inwestycyjnego do zadań remontowych, czyli do wydatków bieżących, aby można było te zadania zrealizować. W tej sprawie ja podjąłem konsultacje, są zgodnie z przyjętymi założeniami na ostatnim konwencie przewodniczących dzielnic. Podjąłem konsultacje z Biurem Planowania i Monitorowania Inwestycji. Pierwotnie tutaj obliczyliśmy z panią Karoliną, że ta nadwyżka wynosi 63 320 złotych. Po tych konsultacjach okazało się, że mamy nawet większą nadwyżkę, bo to jest, szanowni Państwo, kwota 266 950 złotych. W związku z tym zachodzi potrzeba przesunięcia tych środków do paragrafu na zadania remontowe. Procedura wygląda w ten sposób, że my podejmujemy uchwałę, mam nadzieję, że ją podejmiemy i do tego będę Państwa zachęcał. Po czym stosowny wniosek przygotowuje jednostka realizująca, czyli ZIKI. Ten wniosek jest dopiero, przechodzi do akceptacji do skarbnika. I ostatnio na konwencie pan skarbnik podawał naszą dzielnicę jako wzór tutaj zachowania stosownych proporcji i przeznaczenia znaczących środków na zadania o charakterze inwestycyjnym, także mam nadzieję, że nie będzie problemu z akceptacją przez skarbnika, chyba że sytuacja finansów miejskich tutaj była znacząco gorszego, mam nadzieję, że tak się nie stało w ten miesiąc. I wtedy następuje przesunięcie środków w budżecie miasta Krakowa. Także ten projekt uchwały został przez zarząd przygotowany, ale też oczywiście był konsultowany z Komisją Infrastruktury i Inwestycji. Do tego projektu także został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. W związku z tym poddam ten wniosek pod głosowanie. Jeżeli jest potrzebna dyskusja w sprawie wniosku, to ktoś chciałby zadać głos. Rozumiem, że nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odstąpienie od wymogu tego określonego w paragrafie 19 ust. 4 przy procedowaniu projektu według druku 4613. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. W takim razie otwieram dyskusję nad projektem.
Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, to... Nikt też poprawki nie składa. Jeżeli przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały według Państwo, bo tutaj sam o tym wspomniałem. O kwocie. Jest oczywiście poprawka. Tak jak ja tutaj wspomniałem, te środki, które są, które możemy przesunąć, to 266 tysięcy. Następującą poprawkę proponuję. W paragrafie pierwszym w miejsce kwoty 63 320 zł wpisuje się kwotę 266 950 zł. Nie przypomnę tej poprawki, jeszcze ktoś z Państwa radnych nie. W takim razie poddaję tą poprawkę pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem poprawki, proszę o podniesienie ręki. Proszę się. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Poprawka została przyjęta i przechodzimy do głosowania już całości tego druku wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta.